Rozmowa dnia. A gościem sygnału dnia, pierwszym gościem sygnału dnia jest pan minister Adam Niedzielski, minister zdrowia. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktor. Witam państwa serdecznie. Panie ministrze, już pan powiedział, że stan zagrożenia epidemicznego już niebawem przestanie w Polsce obowiązywać, ale ja bym chciała zapytać, czego państwo polskie nauczyło się po pandemii COVID? Jakie wnioski wyciągnęliśmy? Co na przyszłość będzie można wykorzystać? Bo oprócz tego, że to wielkie wyzwanie, to też wielka nauka. No rzeczywiście, to w zasadzie w każdej dziedzinie funkcjonowania nie tylko systemu opieki zdrowotnej, ale całego państwa można powiedzieć, że te lekcje były no bardzo takie o dużym znaczeniu, bo na takim poziomie najbardziej ogólnym to myślę, że jako państwo bardzo nauczyliśmy się czegoś, co trzeba nazwać zarządzania kryzysowego, czyli zarządzania w sytuacji, która jest niebezpieczna dla ludności, która ma bardzo wiele aspektów, bo mówię tutaj zarówno o podejmowaniu decyzji w skali państwa, o pewnym likwidowaniu silosów resortowych. W drugim wymiarze no, szczególna rola wojewodów, którzy w terenie operacyjnie realizują decyzje podejmowane czy na Radzie Ministrów, czy na sztabie kryzysowym, który na stałe w zasadzie się wkomponował do struktury zarządzania państwa. Ale oczywiście ta nauka z pandemii to jest o wiele więcej. W samym sektorze medycznym nauczyliśmy się przede wszystkim szybko organizować chociażby akcje szczepień i to na masową skalę. W ogóle masowość rozwiązań, które przyjmowaliśmy, była jednym z takich bardzo ważnych cech charakterystycznych, bo przypomnę program chociażby PulsoCare, gdzie wysyłaliśmy do wszystkich chorych Polaków pulsoksymetry, żeby monitorować parametry życiowe, więc uczyliśmy się też takich rozwiązań w systemie medycznym, które działają na ogromną skalę, na skalę całej Polski, ale bardzo takim wymiernym efektem pandemii już jest również zwiększenie, spopularyzowanie rozwiązań elektronicznych. My w tej chwili mamy ponad 17 milionów użytkowników internetowego konta pacjenta, z którego w trakcie pandemii korzystaliśmy, pobierając wyniki badań, zapisując się na szczepienia i tak dalej, i tak dalej, bo nie wspomnę już o rozwoju teleporady, wykorzystywania e-zwolnienia, e-skierowania, czy e-recepty przede wszystkim. No, czy można powiedzieć, że pod tym względem, no, jeżeli zawsze się doszukujemy też jakichś pozytywnych stron, złych zjawisk i niebezpiecznych, pandemia popchnęła polską ochronę zdrowia do przodu właśnie, jeżeli chodzi o tą zdalność. Znaczy na pewno w zdalność. Tym aspekcie elektronicznym tak, no bo każde z takich zjawisk ma swoje oczywiście też pozytywne strony i ten rozwój systemów elektronicznych, czy w ogóle tej opieki medycznej, która jest sprawowana w sposób zdalny, no był taki, że my przed pandemią w ogóle nie wyobrażaliśmy sobie takiego przyspieszenia. Ja pamiętam, że teleporada, która była kontrowersyjna w trakcie pandemii, no bo też doszło do pewnego nadużycia, jeżeli chodzi o jej wykorzystywanie, ale przed pandemią, jak tu z ministrem Cieszyńskim projektowaliśmy takie rozwiązania zdalne, to negocjowaliśmy z lekarzami rodzinnymi, żeby przynajmniej raz w tygodniu dwie godziny można było taką teleporadę świadczyć, żeby te najprostsze sprawy związane czy z wydaniem recepty, kontynuowaniem recept na leki można było realizować i nagle okazuje się, że w ciągu 3 miesięcy ta teleporada stała się standardem, a naprawdę to nie było oczywiste, że czy środowisko lekarskie, czy pacjenci tak od razu się przekonają. Panie ministrze, to i jeszcze w tym kontekście, a co w takim razie jednym zdaniem albo dwoma, co okazało się no, największym albo najbardziej delikatnym, wrażliwym, miękkim podbrzuszem polskiego systemu medycznego? Absolutnie tutaj trzeba powiedzieć o tym, że sytuacja związana z odejściem od standardowych badań profilaktycznych, bo mówię o tych wczesnych badaniach i to, w jaki sposób to zadziałało na zdefiniowanie tak zwanego długu zdrowotnego,
zdrowotnego, no to to jest największa wada, to jest największy jakby spuścizna pandemii, ale ona wynika tak naprawdę z tego, że u nas w społeczeństwie ta świadomość zdrowotna jest po prostu stosunkowo niska, bo profilaktyka, właśnie wykonywanie wczesnych badań, one również pozwalają w inny sposób podejść do problemu epidemicznego. Bo... Ale są teraz programy, które no, umożliwiają taką diagnostykę, profilaktykę. Proszę powiedzieć, jak w takim razie Polacy korzystają, ci, do których te badania są adresowane, jak korzystają z tych programów? Niestety cały czas słabo. W przekonaniu moim, w ogóle ministra zdrowia, cały czas słabo. My mamy mniej więcej 1 700 000 osób, które skorzystały z programu Profilaktyka 40+, który nie wymaga żadnego zachodu, żadnego skierowania. Wystarczy pójść do dowolnej przychodni, która wykonuje te badania, zrobić te badania i tak naprawdę w dobie post-covidowej, w jakiej w tej chwili się znajdujemy, no zrobienie sobie takiego bilansu zdrowia podstawowego, bardzo podstawowego, no powinno być tak naprawdę obowiązkiem każdego Polaka i tutaj poziom wykorzystania, skorzystania z tej możliwości poniżej 10% dorosłej populacji, no pokazuje właśnie, że to zainteresowanie zdrowiem jest po prostu u nas zbyt małe. A to jest zainteresowanie zdrowiem, czy też niechęć i do kontaktu z systemem opieki zdrowotnej, przeświadczenie, że to jest coś, co zajmuje czas? Są jakieś badania na ten temat? No, państwo wiedzą, jaka jest odpowiedź? My oczywiście prowadzimy badania dotyczące właśnie konkretnie tego poziomu Profilaktyka 40+, z czego wynikają chociażby brak skłonności do korzystania. I tutaj jest bardzo, te wyniki są w ogóle bardzo ciekawe w tym sensie, że z jednej strony pokazują na przykład, że rozpoznawalność marka tego programu Profilaktyka 45+ jest bardzo wysoka. Czyli nie możemy powiedzieć, że to jest tak, że mamy do czynienia z sytuacją, że ludzie nie wiedzą, że jest ten program. Ludzie czyli wiedzą, ale nie wiedzą, korzystają. A nie korzystają. Postawiliśmy również na zorganizowanie go w ten sposób, żeby był przyjazny. To znaczy, żeby nie wymagał żadnych dodatkowych czynności. Nie ma tutaj konieczności skierowania, nie ma tutaj konieczności poprzedzania tego jakąś szczególną wizytą. Można pójść prosto do laboratorium, gdzie jest pobierana krew, gdzie można wykonać całą tą diagnostykę. I pod tym względem, mimo że jest rozpoznawalny, mimo że jest łatwy w skorzystaniu, to i tak procent ludzi dorosłej populacji w Polsce, która z niego skorzystała, jest stosunkowo niska. Moim zdaniem za tym stoi no, bariera pewnej braku świadomości zdrowotnej. Panie ministrze, ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta nie weszła w życie. Sejm nie odrzucił weta Senatu. Proszę powiedzieć, czy, bo pan mówi o tym, że ta ustawa niebawem powróci do Sejmu, czy tam będą jeszcze jakieś zmiany, czy jakby... Będą zmiany oczywiście. Ja uważam, że przykład tej ustawy też pokazuje pewnego rodzaju, czy skupia w sobie pewnego rodzaju złe zjawiska w systemie opieki zdrowotnej, bo mamy do czynienia tutaj z jednej strony oczywiście z polityką, bo jesteśmy w takim okresie cyklu wyborczego, że każde podstawienie nogi przez opozycję jest z ich punktu widzenia bardzo cenne. Natomiast no, część środowisk, szczególnie te, które odpowiadają za takie korporacyjne spojrzenie, mówię tutaj o izbach samorządowych, które niestety opowiedziały się przeciwko no, pewnym rozwiązaniom w ustawie, pewnym rozwiązaniom, które zwiększały prawa pacjenta. I to jest naprawdę bardzo niepokojące, że samorządy opowiadają się przeciwko zwiększeniu praw pacjenta. No ale te samorządy lekarskie, skoro o nich mówimy, twierdziły, że ta ustawa miała wprowadzić ten mechanizm bez winy, czyli zgłaszanie zdarzeń medycznych i wobec tego po tym zgłoszeniu jakby, no, ale to bardzo dobrze, że pani mnie pyta, bo ja za każdym razem chcę bardzo klarownie wyjaśnić, o co chodziło. Otóż roszczeniem Izby Lekarskiej było wprowadzenie pełnego braku odpowiedzialności karnej za błędy w sztuce. Czyli niezależnie od tego,
jak w innych zawodach funkcjonują wszyscy, pani funkcjonuje, ja funkcjonuję, ponosząc odpowiedzialność cywilną, karną, każdą wszelkiego rodzaju, to byśmy mieli jeden zawód, który byłby kompletnie wyłączony z takiego normalnego systemu podlegania kodeksowi karnemu. My i tak w stosunku do bieżącej sytuacji zrobiliśmy w tym rozwiązaniu ukłon polegający na wprowadzeniu tak zwanego zmniejszenia kary, instytucji zmniejszenia kary, która była związana z warunkiem przyznania się do błędu, bo przyznanie się do błędu w medycynie ma ogromne znaczenie, ponieważ pozwala prowadzić terapię w sposób optymalny. Sprawia, że system staje się coraz bardziej bezpieczny, bo na błędach się po prostu medycyna proszę uczy. Zobaczyć, to jest klasyczne zderzenie interesu korporacji, który dba o swoje, że tak powiem, uwarunkowania prawne z prawami pacjenta do tego, żeby być leczonym w odpowiedni sposób. No właśnie, to za chwilę jeszcze porozmawiamy o tym, jak lekarze z kolei odpowiadają na to, co pan minister przed chwilą powiedział. Ja przypominam, że pan minister Adam Niedzielski, minister zdrowia jest gościem Sygnałów Dnia. Ciąg dalszy naszej rozmowy już w mediach społecznościowych na stronie internetowej programu Pierwszego Polskiego Radia. Panie ministrze, lekarze mówią tak, bo zapoznałam się ze stanowiskiem Naczelnej Rady Lekarskiej i też zresztą oni mają swoją propozycję ustawy. Mówią, ten system będzie działał tylko wtedy, kiedy ta odpowiedzialność zostanie zniesiona. Tak to funkcjonuje na świecie. A to jest nieprawda zupełnie. To jest nieprawda, tak? To jest nieprawda, ponieważ razem z Rzecznikiem Praw Pacjenta, panem ministrem Chmielowcem, zrobiliśmy bardzo dokładną analizę tych rozwiązań. Tutaj jako zawsze wzór podawany są kraje skandynawskie. Dokładnie. Tam absolutnie nie ma takiej sytuacji, żeby był brak Szwecja, Norwegia, Dania to się... Tak, ale tam nie ma takiej, nigdzie na świecie nie ma, według naszej analizy, sytuacji, gdzie by było pełne zwolnienie z odpowiedzialności karnej. To jest absolutnie nadużycie powoływanie się na standardy międzynarodowe. Bo te argumenty przedstawiane przez samorząd lekarski, one później zostały przejęte przez partię opozycyjną. Właśnie to był przede wszystkim główny zarzut wobec pani tej redaktor, ustawy. To jest tak, że jesteśmy w pewnym cyklu wyborczym, prawda? Opozycja szuka argumentów dobrych, ponieważ tych argumentów nie było w przypadku ustawy, to wykorzystuje takie półprawdy, bo to jest charakterystyczne w tym procesie, czy w kampanii wyborczej, że mamy pewne argumenty, które są półprawdami i są podchwytywane, bo oczywiście, że jest coś na rzeczy, że korporacja chciałaby więcej uprawnień, no ale niestety odwołuje się do takich argumentów, które są nieprawdziwe. Panie ministrze, to w takim razie co ta ustawa, jeżeli wejdzie w życie, tam przypomnijmy, jednego głosu zabrakło do odrzucenia weta Senatu. Co ona zmieni z punktu widzenia pacjenta? Rzeczywiście zabrakło jednego głosu i ja też tutaj będę podkreślał, że jakby poziom zrozumienia, mówię tutaj o Zjednoczonej Prawicy, argumentacji takiej, że ta jakość ma znaczenie, był naprawdę bardzo duży, bo to jest przypadek w pewnym sensie, że jednak ten jeden głos się nie zebrał, bo tam część nie zagłosowała. To są często takie sprawy losowe, ale już pomijmy ten wątek, to najważniejsze moim zdaniem w tym przedsięwzięciu jest to, że my odchodzimy od logiki finansowania procedury na rzecz finansowania jakości. Proszę pamiętać, że w tej chwili w system jest zdefiniowany w ten sposób, że Narodowy Fundusz Zdrowia płaci szpitalowi za realizację procedury. Niezależnie od tego, czy ona jest wykonana dobrze, przyjaźnie dla pacjenta, jakie są jej wyniki kliniczne. I ta ustawa zmienia w ogóle filozofię systemu, ponieważ premiuje czy nagradza tych, którzy się starają. Starają w tym sensie, że jeżeli ktoś daną procedurę wykona przyjaźnie dla pacjenta, skutki kliniczne tej procedury będą lepsze niż w innych miejscach, to dostaje pewnego rodzaju premię. I tą premią są oczywiście albo pieniądze, bo po prostu pojawia się większa wycena takiej premii, albo dostaje możliwość realizacji tych procedur bez limitu, bo zawsze przy kontraktach w systemie publicznym są limity. I to jest pomyślane w ten sposób, że albo pojawia się premia finansowa, albo pojawia się pewnego rodzaju preferencja do tego, żeby mieć więcej klientów i tak naprawdę oferować tą wyższą jakość większej liczbie pacjentów. I to jest właśnie zmiana filozofii systemu. Być może to nie jest takie klarowne i bezpośrednio odczuwalne, ale naprawdę zmiana systemu płacenia na system, który promuje jakość, to jest zmiana filozofii całego systemu. No i też wprowadza, rozumiem, bo to chyba z tego wynika, głos pacjenta jako głos istotny w kształtowaniu w ogóle finansowania.
funkcjonowania polskiej służby zdrowia. Absolutnie tak, bo my zdefiniowaliśmy sobie jakość nie tylko w ten sposób, że ona odnosi się do parametrów klinicznych leczenia, tylko również do tak zwanego komfortu czy doświadczenia pacjenta, co w standardowym języku oznacza, że będziemy badali satysfakcję pacjenta z procesu leczenia, jak był obsłużony, czy był informowany w odpowiedni sposób przez lekarza na temat procesu swojego leczenia, jak był traktowany ogólnie przez personel. My, prowadząc badania pacjentów, mówię tutaj o takich badaniach opinii społecznej, widzimy, że to jest element, który najbardziej nie domaga. My mamy dobre wyniki, jeżeli chodzi o taką klasyczną medycynę, mówię tu o parametrach klinicznych. Największą słabością naszego systemu jest traktowanie pacjenta. Panie ministrze, to właśnie na temat traktowania pacjenta trwa ten bardzo przykry serial publikacji na temat stanu zdrowia męża pani marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Ja zwracam uwagę przede wszystkim na język, w którym posługują się autorzy tych licznych już artykułów, szczególnie jeden portal w tym przoduje, w tym przypominaniu tej historii. W zasadzie nie ma nowych informacji, cały czas jest tylko przypominanie, ale człowiek, który jest ciężko chory, który wymaga bardzo skomplikowanego leczenia, przedstawiany jest nie jako pacjent, ale jako osoba zajmująca miejsce na oddziale intensywnej terapii, czytaj w domyśle, taka, jeżeli zajmuje, to znaczy, że kosztem innych, i ten kontekst jest bardzo wyraźny. Proszę powiedzieć, jak pan na to patrzy, bo to jest, no, ja przyznam szczerze, że nie przypominam sobie innego takiego przypadku, redaktor, w którym pacjent, człowiek, ja już teraz abstrahuję od funkcji, od tego, czy jego żona jest osobą publiczną, czy nie, bo to nie jego żona korzysta z tej opieki zdrowotnej. Ja pozwolę sobie powiedzieć, że dla mnie to jest sytuacja, która pokazuje nieetyczne dziennikarstwo. To jest absolutnie przykład takiego skrajnego, nieetycznego podejścia do zawodu dziennikarza. Pani zwraca uwagę na język, jaki jest wykorzystywany, że to jest język, w którym pacjent jest traktowany absolutnie przedmiotowo, nie podmiotowo, przedmiotowo, że to jest ktoś, kto zajmuje łóżko i nawet właśnie w taki bezosobowy sposób jest opis tego dokonywany. Ale poza tym, bo ja może mniej na język zwracam uwagę, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ujawniane są dane pacjenta, który nie jest osobą publiczną. Moim zdaniem to jest zupełne naruszenie etyki. A oprócz tego, łatwość wypowiadania się ludzi, którzy kompletnie nie znają tej sytuacji. Ale przepraszam, również lekarzy, bo lekarze z całej Polski w mediach komentują tę sprawę. Ale ci lekarze też nie znają dokumentacji medycznej, więc to jest naprawdę już szczyt, powiedziałbym, takiego nieetycznego zachowania. Nie znając dokumentacji, nie znając specyfiki pacjenta, nie znając żadnych parametrów dotyczących jego stanu zdrowia, w ogóle całej historii procesu leczenia, żeby wychodzić do mediów i się wypowiadać. Zarówno lekarze, jak i inni. Uważam, że jest to po prostu absolutnie znowu pokazujące, że jesteśmy właśnie w rozwoju, w takim intensywnym etapie kampanii politycznej, bo żadnych innych tutaj przesłanek nie ma. Panie ministrze, jak Krajowa Sieć Onkologiczna zmienia sytuację pacjentów onkologicznych? No właśnie, to rozwiązanie jest znowu w ramach tej filozofii wysunięcia na pierwszy plan prawa pacjenta. Tutaj najbardziej odczuwalne dla pacjentów będzie koordynator czy asystent, który będzie im pomagał, będzie ich prowadził, no można powiedzieć, za rączkę przez proces leczenia, bo będzie umawiał wizyty, będzie umawiał diagnostykę, będzie organizował też konsylium, czyli no, debatę specjalistów na temat tego, jak plan leczenia dalszy powinien wykonywać. I tutaj w tym konsylium jest też bardzo ważne, że zawsze będą przedstawiciele tych ośrodków najbardziej specjalistycznych, najlepszych, po to, żeby zapewnić ten sam standard leczenia, niezależnie od tego, gdzie w tej sieci onkologicznej pacjent rozpocznie swoje leczenie. I to jest jakby jeden wymiar taki bardzo propacjencki. A przepraszam, to ja od razu dopytam, bo rzeczywiście ta osoba, ten koordynator, to ta osoba, która ma jakby no, spiąć cały system leczenia, bo to myślę, że do tego się sprowadza pacjenta chorego na chorobę onkologiczną. Czy
ten system gwarantuje jakby pełną dostępność pacjenta do tego człowieka. Tak, czyli tak, tutaj nie będzie oczekiwania na kontakt, czy też nie będzie tak, że ten asystent będzie miał tylu pacjentów, że nie będzie w stanie. To jest rozwiązane tak, że pacjent będzie miał tak naprawdę 24-godzinny dostęp do takiego koordynatora. To robimy w sposób, no powiedziałbym, najbardziej przyjazny dla pacjenta. Pacjent będzie miał numer komórkowy do tego koordynatora. W zasadzie od maja już ci koordynatorzy pojawią się w nowych ośrodkach, bo w tych, które były w pilotażu, oczywiście cały czas są koordynatorzy. Ilu pacjentów będzie prowadził koordynator? No, pierwsze podejście było takie, że będzie to około 30 pacjentów. No, zastanawiamy się, czy jest możliwe więcej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praniu, ale to jest, proszę pamiętać, to nie jest lekarz. To jest osoba, która od strony organizacyjnej pomaga. Czyli on umawia terminy, stara się, żeby też między poszczególnymi etapami procesu leczenia, no, były zachowane odpowiednie odległości czasowe, czyli żeby te kroki kolejne, które są w procesie leczenia, były naprawdę też pilnowane pod kątem okresu trwania. To panie ministrze, na koniec, bo spoglądam na zegar. Zaczęliśmy od pandemii i tego, czego ona nas nauczyła, jakie wnioski wyciągamy. Wspomnieliśmy o teleporadach. Czy też państwo pracują nad wypracowaniem jednak standardów, zasad, funkcjonowania tego typu medycyny, no bo pan sam mówił o tym, że wiele patologii na różnych etapach pandemii występowało. Wiemy o tym, bo to było opisywane. Wiemy też, że był problem później z przejściem do tej normalnej już medycyny stacjonarnej, z telemedycyny. Jak to wygląda? No absolutnie tak. Jakby niedoskonałości wyszły i były widoczne bardzo wyraźnie w trakcie pandemii i tak naprawdę my mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju sytuacją, gdzie najpierw tych teleporad nie było w ogóle, potem nagle mieliśmy przeskok prawie do 100% były prawie same usług, teleporady. Same teleporady, więc to, nad czym pracujemy, to jest właśnie standard, który będzie określał, kiedy ta teleporada ma uzasadnienie, kiedy natomiast no, nie powinna być w ogóle świadczenia. Mamy takie rozporządzenie, które określa standard tej teleporady i myślę, że udało nam się, tak powiedziałbym, odejść od tych skrajnych rozwiązań i troszeczkę wypośrodkować, wyważyć sposób ich świadczenia, bo teraz mamy no zdecydowanie mniej skarg na nadużywanie tego. Określiliśmy też sobie z lekarzami rodzinnymi bardzo wyraźnie pewien próg, który jest nieakceptowalny, jeżeli chodzi o udział teleporad, niezależnie jakby od rodzaju schorzenia, jakiego one dotyczą, więc myślę, że z takiego stanu, no powiedziałbym, wahania w jedną to w drugą stronę, mamy teraz w miarę zrównoważone rozwiązanie. Bardzo dziękuję. Pan minister Adam Niedzielski, minister zdrowia, był gościem Sygnałów Dnia. Bardzo dziękuję. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.